No i jedziemy, akcja. Człowiek za burtą. Wypada nam w baksztagu lewego halsu. Komenda. Człowiekowi koło rzuć. Jest rzucone, rzucone. Oko na człowieka. Odpływamy baksztagiem. Człowiek za burtą. Około 40-50 metrów. Tak. Trzymamy baksztag. Człowiek za burtą 20. Icek pokazuje na foka. Człowiek za burtą 30. Człowiek za burtą 40. Czyli możemy już zacząć ostrzyć, tak? I zbieramy żagle. Po coś się przesiadł od razu. Jak ostrzymy w Bajdewindzie. Jedziemy do Bajdewindu szybciej sterem, szybciej sterem, szybciej, szybciej, bo za długo to wszystko trwa. Icek, jak będzie koniec rufy pokazywał, zapowiedź. Tak, musi być za trawersem, możemy zwrot przez sztag robić. Do zwrotu przez sztag, nie jest do zwrotu przez sztag. Tak, jak już zaczyna łopotać z prawej strony, prawy fokasz od luz, jak przejdzie linię wiatru za masztem, lewy fokasz od wybieraj. I najważniejsza sprawa, ustalamy kurs na człowieka i żeby był kurs Bajdewind. Jeszcze trochę odpadnij, żeby był na kursie. Jest dosyć pełno. Już możemy żagle luz i wypychamy grota. Foka luz jeszcze, fok pracuje. Około 1 metra, żeby dziób był od koła. Rufa nam się tutaj rozszerza i przy samej burcie, żeby był. Dobra, już grota luzujemy, żeby łopotał. I teraz można troszkę podostrzyć i podjąć człowieka i udzielić pierwszej pomocy. I wybieramy żagle, odpływamy Bajdewindem, jest ok. Pomocy udziel.